Pilne. Założyciel Wikileaks Julian Assange zostanie w ciągu najbliższych godzin wyrzucony z ambasady Ekwadoru i przekazany brytyjskiej policji. Jak poinformowała witryna Wikileaks, najsłynniejszy na świecie demaskator Julian Assange zostanie w ciągu najbliższych godzin wyrzucony z ambasady Ekwadoru i przekazany brytyjskiej policji. Założyciel Wikileaks przebywa w ambasadzie położnej na terytorium Londynu od czerwca 2012 roku, gdzie 7 lat temu otrzymał azyl polityczny. Julian Assange schronił się w ambasadzie Ekwadoru w Londynie 19 czerwca 2012 roku, po tym, jak władze Szwecji wystawiły za nim w listopadzie 2010 roku list gończy w związku z oskarżeniami o dokonanie przestępstw seksualnych. Założyciel demaskatorskiego portalu Wikileaks zgłosił się w grudniu tego samego roku na policję w UK, a następnie został osadzony w areszcie domowym w Ellingham Hall w Norfolk, nie usłyszawszy żadnych oficjalnych zarzutów. Zarówno Assange, jak i jego zwolennicy od początku wskazywali na polityczny wymiar całej sprawy, twierdząc, że za polowaniem na Assange'a stoją Stany Zjednoczone, które mocno ucierpiały wizerunkowo na skutek ujawnionych przez Australijczyka informacji. O tym, że Julian Assange ma dziś zostać wyrzucony z ambasady Ekwadoru i przekazany Brytyjczykom, jako pierwsza poinformowała witryna Wikileaks, powołując się na anonimowe źródło we władzach Ekwadoru. Zaraz po ukazaniu się tej informacji przed ambasadą Ekwadoru zjawiły się tłumy dziennikarzy i aktywiści, zdecydowani bronić swojego idola. Okolice ambasady otoczyli też uzbrojeni policjanci.